Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiaj co prawda troszeczkę inna formuła śniadania, to znaczy mamy premierę właśnie w chwili obecnej, nagrywany odcinek jest z różnych względów trochę wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiadamy na Państwa pytania i jednocześnie czekamy na zadawanie nowych. Zatem przechodzimy do pytań. Co nas czeka dzisiaj? Dzisiaj mamy dwa pytania, jak zwykle, jedną informację o naruszeniach. Mianowicie, pierwsze pytanie: czy kupowanie danych klientów jest legalne? Drugie pytanie: czy broker ubezpieczeniowy ma status administratora? Coraz częściej rzeczywiście zadawane są pytania, pytania dotyczące takich poszczególnych rodzajów przetwarzania danych przez podmioty, przez osoby, które Wykonują czynności na podstawie określonych przepisów prawa i te ich czynności są ściśle tym e, prawem, tymi ustawami, i rozporządzeniami regulowane. Oczywiście nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego też warto byłoby e, i, i dlatego też poświęcimy, e, poświęcimy temu, cza, temu pytaniu trochę czasu, ponieważ e, no, to nie jest jedyny przykład no, tego brokera ubezpieczeniowego najprostszym i bardzo często wywołującym problemy jest rzecz jasna medycyna pracy. I też już o tym e, wspominaliśmy. No i trzecie zagadnienie w dniu dzisiejszym. Holandia. TikTok ukarany za naruszenie prywatności dzieci. Zatem możemy przejść do pytania pierwszego. Czy kupowanie danych klientów jest legalne? Otrzymaliśmy jakiś czas temu e, zgłoszenie od pana Karola Adamczyka, i oczywiście jest to w ogóle taka, ta, taka osoba istnieje. Dostaliśmy informację o tym, że możemy kupić, kupić bazę maili przy okazji numerów kontaktowych ponad czy prawie 3 milionów firm. Oczywiście to pytanie, to pytanie, to czy znaczy ten spam został był rozsyłany wielu naszym klientom. I co ciekawe, całkowicie debilnie i bezsensownie i beznamiętnie, rzecz jasna, co ciekawe, tutaj krył się adres, pod który został wysłany. To jest adres jednego z naszych, z naszych klientów, których obsługujemy. No i akurat trzeba przyznać, że ten podmiot, podmiot administracji publicznej, raczej nie jest zainteresowany wysyłaniem maili do prawie 3 milionów firm. No niemniej jednak, jak wiemy, no spam, mail marketing jest wysyłany i każdy z nas prędzej czy później dostanie maila z, z ofertą, która go nie dotyczy. Jednak przechodząc jakby do pytania, które zostało nam postawione: czy rzeczywiście kupowanie danych klientów jest legalne? Trzeba przede wszystkim podzielić tą, to pytanie na zasadnicze dwie kwestie. O jakich klientach mówimy? W tym mailu mowa była o firmach, czyli o klientach instytucjonalnych. Dane w tych mailach, o tych mailach, o tych telefonach znajdziemy przede wszystkim w CDG, w krs na stronach internetowych tychże firm. Zatem jest tylko kwestia przygotowania odpowiedniego skryptu, który będzie przeglądał stronę po stronie w internecie i zbierał dane kontaktowe. Nie jest to jakby zbyt, zbyt trudne. Można, można takie rzeczy bez problemu zautomatyzować. Oczywiście, 3 miliony danych, no wiadomo, że nikt tego nie będzie sprawdzać, ale jeżeli mówimy, mówiąc najprościej, mówiąc jak na krócej, jeżeli mówimy o danych osobowych dotyczących właśnie firm czy instytucji, no to nie możemy mówić o stosowaniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dlaczego? Ponieważ już w artykule 1 wyraźnie mamy napisane, że w niniejszym rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób fizycznych. Zatem kupowanie danych klientów w rozumieniu klientów instytucjonalnych, firm, danych kontaktowych tych firm, nie podlega pod przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. A tym samym baza danych jako baza danych może zostać kupiona, czy też może zostać sprzedana. Inaczej sytuacja miałaby się w przypadku osób fizycznych. Tutaj rzeczywiście przetwarzanie danych definicja wskazana w artykule 4 nie wskazuje, aby te dane mogły być kupowane czy sprzedawane. Oczywiście załatwia się to troszeczkę w inny sposób firmy, które zbierają te dane. Na dzień dobry w obowiązku informacyjnym wskazują, że będą te dane udostępniane innym administratorom. I wtedy tak naprawdę sprzedaje się dostęp do bazy danych, ale nie sprzedaje się tych danych w rozumieniu, w rozumieniu ich wartości jako towaru. Sprzedaje się tak naprawdę dostęp do bazy danych zawierającej prawie te 3 miliony danych. Pytanie drugie: Czy broker ubezpieczeniowy ma status administratora? Y jeżeli chodzi o samego brokera ubezpieczeniowego, no to pamiętajmy, że jego działanie, jego funkcjonowanie i wykonywanie przez niego zadań określa ustawa z 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. No Co trzeba przyznać, rzeczywiście dokładnie ta ustawa reguluje zarówno czym jest dystrybucja ubezpieczeń, jakich czynności dotyczy i jakie są zadania i obowiązki. Administratora danych. Tym samym musimy pamiętać o tym, że zawsze i przede wszystkim analizujemy przepisy szczególne dotyczące poszczególnych kontekstów przetwarzania. Tym samym zwróćmy uwagę, czym jest dystrybucja ubezpieczeń. Dystrybucja ubezpieczeń, zgodnie z artykułem 4 ustawy, oznacza działalność wykonywaną wyłącznie przez dystrybutora ubezpieczeń polegającą na Doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych. Drugi punkt: zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta, albo bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń. I już to sformułowanie budzi wątpliwości wielu inspektorów ochrony danych. Przede wszystkim ze względu na to sformułowanie w imieniu. Pamiętacie Państwo, artykuł 28 wyraźnie wskazuje o przetwarzaniu danych przez podmiot przetwarzający właśnie w imieniu administratora danych. Ale pamiętajmy o czynnościach, które są o, stanowią dystrybucję ubezpieczeń. Mówimy o zawieraniu umów, doradzaniu, proponowaniu. I udzielaniu pomocy jako punkt trzeci um, po, po, przez pośrednika ubezpieczeniowego, u, ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu. Także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie. Zatem, owszem, w imieniu lub na rzecz klienta, tym klientem rzecz jasna może być osoba fizyczna, natomiast warto zwrócić uwagę, że to przetwarzanie w imieniu, to działanie w imieniu polega na zawieraniu umów, a nie konkretnie przetwarzaniu danych osobowych. Także to jest, to jest różnica, do której jeszcze za chwileczkę będziemy się odnosić. Co jest jeszcze istotne, artykuł 4 wspomnianej umowy wyraźnie wskazuje, że agent ubezpieczeniowy oraz agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające w ramach prowadzonej działalności agencyjnej wykonują czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej czynnościami agencyjnymi. Broker ubezpieczeniowy w ramach prowadzonej działalności brokerskiej wykonuje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, zwane dalej czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń może wykonywać bezpośrednio czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń przez uprawnionego przez ten zakład ubezpieczeń pracownika, zwane dalej czynnościami dystrybucyjnymi zakładu ubezpieczeń. Szóste, szósty ustęp. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na organizowaniu nadzorowaniu czynności agencyjnych u agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające oraz czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń u brokera ubezpieczeniowego. No i siódme, to też jest bardzo ważne. Dystrybucja ubezpieczeń w zakresie grupy trzeciej działu pierwszego załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej może wykonywać wyłącznie agent ubezpieczeniowy broker ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń. Czyli wyraźnie jest wskazane, że te czynności, tą dystrybucję ubezpieczeń w zakresie grupy trzecie działu pierwszego wyraźnie e, mogą wykonywać tylko te podmioty enumeratywnie wymienione w tymże ustępie, czyli agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń. Nie zaś sama firma, klient czy osoba fizyczna, wszystko jedno jak nazwiemy tą osobę, na rzecz której działa broker ubezpieczeniowe. Tym samym od razu tutaj warto zwrócić uwagę na, na, ten, na, ten zapis, na zapis tego ustępu, który w mojej ocenie wyraźnie wskazuje, że mamy do czynienia z odrębnym administratorem danych osobowych, nie zaś z podmiotem przetwarzającym. Wyraźnie na to wskazuje przecież definicja samego administratora danych określona w artykule 4 RODO. Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator. I tego mi tylko brakuje. Mamy bowiem prawo państwa członkowskiego, czyli przywołaną ustawę. O dystrybucji ubezpieczeń, i wystarczyłoby w jeden z artykułów, jeden z ustępów, którego z artykułów wskazać, że właśnie broker ubezpieczeniowy posiada status administratora. Mielibyśmy wtedy sytuację prostą, jasną i klarowną. Wskazanie w artykule, w artykule przepisu szczególnego, czy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, wskazanie, że broker ubezpieczeniowy jest administratorem danych, wystarczające byłoby dla nas i nie musielibyśmy się niczym więcej przejmować, zastanawiając się, kto rzeczywiście jest administratorem danych. Ale co jest bardzo istotne, agent, broker ubezpieczeniowy ma pewne obowiązki. Te obowiązki zostały wskazane w artykule 32. Ustęp trzeci. I proszę zobaczyć, te zadania chociażby dotyczące, te obowiązki dotyczące zachowania w tajemnicy informacji, okazywanie klientowi na każde żądanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej, czy brokerskiej, prowadzenie rejestru skarg i reklamacji, przechowywania dokumentacji dotyczące wykonywanej działalności brokerskiej, wyraźnie wskazują, że przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie zostało wyraźnie opisane i określone. Zatem, szanowni państwo, moim zdaniem skromnym nie ma najmniejszej wątpliwości, że broker ubezpieczeniowy jest odrębnym administratorem danych. Oczywiście, o ile znowu wykonuje tylko i wyłącznie zadania wskazane w przepisach ustawowych. Jeżeli natomiast jeszcze jakieś dodatkowe kwestie dotyczą tej umowy, która nas łączy z brokerem, Wówczas trzeba przeanalizować dokładnie zapisy tej umowy. Czy dodatkowe, te właśnie niewskazane bezpośrednio w ustawie konteksty przetwarzania, nie wymagają dodatkowego, dodatkowego zawarcia, zawarcia, uregulowania przetwarzania danych właśnie w imieniu administratora? Dlatego też nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy, za każdym, czy w każdym przypadku podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych jest bezsensowne właśnie z brokerem. Z medycyną pracy, czy z innym podmiotem, który przetwarza dane w naszym imieniu, ale i przy okazji w oparciu o przepisy, przepisy prawa. No i przechodzimy do ostatniego zagadnienia w dniu dzisiejszym, czyli do omówienia kary nałożonej przez holenderski organ nadzorczy w wysokości 750 tysięcy euro, czyli wcale tak niemało, na firmę TikTok. Wszyscy znamy, a przynajmniej młodzież zna właśnie tą aplikację. I o co chodziło? Chodziło o to, że aplikacja nie przedstawia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, a wiemy, że konta na, na tym TikToku zakładają dzieci, już nawet nie tylko młodzież poniżej 16 czy też 13 roku życia, ale wręcz nawet małe dzieci. I rzeczywiście, w przypadku Holandii, być może te dzieci nawet wydawałoby się, że biegle i szybciej posługują się już językiem angielskim, a nawet nasze dzieci, a tym samym no, ten problem, który zauważył organ holenderski chyba powinien być równie zauważony w innych krajach, natomiast nie został. Zatem jedyne, co możemy powiedzieć, to nałożenie kary za co? Za to, że nie został, albo inaczej, został złamany artykuł 12, co wyraźnie zostało wskazane w decyzji. Został złamany 12 artykuł, um, artykuł 12 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli ten, który mówi o przejrzystym informowaniu um, um, i przejrzystej komunikacji um, z osobami, których dane dotyczą. No, pozwolę sobie ten pierwszy ustęp chociażby przytoczyć. Administrator, czyli w tym wypadku TikTok, podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej, no tutaj chyba tego zrozumienia. Mogło zabraknąć, jeżeli nie mówimy o informacji w języku natywnym. I łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka, udzielić osobie, której dane dotyczą wszelkich informacji, o których mowa w artykule 13 i 14, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy artykułu 15 do 22 i 34 w sprawie przetwarzania. Informacja udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie. No i tu rzeczywiście ta sytuacja miała miejsce. Proszę zatem zwrócić uwagę, jak wielu z nas, mimo że już wydaje się, że czym trzy lata, minęły trzy lata od rozpoczęcia obowiązywania RODO, wydaje, wydaje się, że już powinniśmy jakby przyjąć, jakie są podstawowe zasady dotyczące ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych. Czyli właśnie ta otwartość, przejrzystość i jasność. A niestety dalej w 80%, tak mi się przynajmniej wydaje, widać ten nasz opór, złośliwość, niechęć. Celowe działanie po to, aby jakby z takim, jak po grudzie wprowadzać te przepisy i realizować prawa osób, których dane dotyczą. Nie wiem skąd to wynika, Natomiast wydaje mi się, że no szkoda, jest, szkoda jest potem podnosić tą odpowiedzialność przed organami nazorczymi. Przypominam, szanowni Państwo, o naszym konkursie. Prace napływają, naprawdę niektóre wywołują salwy śmiechu. A niemniej jednak cały czas czekamy na te prace do, do 3 października. Nagrody wydaje nam się, że są atrakcyjne. Także serdecznie. Państwa zapraszamy do udziału, e, udziału w konkursie. Rzecz jasna zapraszam do zadawania pytań za pośrednictwem naszego punktu, punktu kontaktowego. Postaramy się jak zwykle odpowiedzieć na każde Państwa pytanie naszych e, wtorkowych, podczas naszych wtorkowych śniadań z RODO. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.